Panie trenerze, remis 1-1. No ale to nie była raczej ta Krakowia, którą chciałby pan oglądać, jeżeli chodzi o grę. No na pewno nie był to najlepszy sparing w naszym wykonaniu, nie była to najlepsza gra w naszym wykonaniu, na pewno stać nas na zdecydowanie więcej, no ale na pewno wiele pozytywów można z tego dzisiejszego meczu wyciągnąć. Przeciwnik grał bardzo agresywnie, przeciwnik nas mocno krył, krótko krył, wywierał na nas presję, musieliśmy sobie z tym radzić. Też pewnie będą mecze w lidze takie, gdzie przeciwnik będzie nas ostro atakował, gdzie przeciwnik będzie grał wysokim pressingiem, więc ten element mogliśmy sobie poćwiczyć i w tym elemencie ja tutaj nie mam większych zastrzeżeń do zespołu. Natomiast mało żeśmy się utrzymywali przy piłce na połowie przeciwnika, praktycznie nie stwarzaliśmy żadnych sytuacji pod bramką rywali. To jest na pewno sytuacja, którą trzeba zmienić i wierzę w to, że w lidze ona będzie wyglądać zupełnie inaczej. Ale oceniając grę Krakowi, nie wolno zapominać o tym, że jednak no mocno tutaj byliśmy osłabieni. Brakło kilku tych ważnych ogniw w pańskim zespole. No, jakbyśmy tak chcieli policzyć, no to graliśmy bez 6 zawodników, którzy z reguły jesienią grali w podstawowej 11, więc to jest na pewno w przypadku Krakowi duże osłabienie i duże braki. To nie da się tego ukryć i to było widać, no, ale są inni chłopcy, pozostali piłkarze, którzy tutaj rywalizują o miejsce w zespole i powinni jak gdyby udowadniać mi w takich meczach, że tych, których nie ma, to po prostu nie ma dlatego, że nie tylko z powodów przeciążeniowych, ale tylko dlatego, że po prostu ci, którzy grali dzisiaj są lepsi, a nie sądzę, żeby każdy dzisiaj wykorzystał swoją szansę. Na środku obrony w pierwszej połowie testował pan dzisiaj Adama Marciniaka. Jakąś ocenę tej jego gry w pierwszej połowie można się pokusić? No szukamy, tak jak powiedziałem, przez cały okres przygotowawczy tego optymalnego rozwiązania, jeżeli chodzi o środek obrony. Po odejściu Milosza Kosanowicza w Turcji parę meczy rozegrał Krzysiu Nykiel, rozegrał również Damian Dąbrowski. Od niedawna gra w meczach Adam Marciniak. Dzisiaj zdecydowałem się, żeby sprawdzić go też na tej pozycji, chociaż on już debiut na tej pozycji miał w meczu z Zagłębiem Lubin, gdzie wypadł bardzo dobrze. No tylko trzeba pamiętać o tym, że ten blok obronny musi być kompletny. To nie jest tylko kwestia środkowych obrońców, ale to są również boczni obrońcy. Także no dzisiaj próbowaliśmy taki wariant, ale jaki będzie na mecz z Zawiszą Bydgoszcz, no to ja jeszcze mam jak gdyby ponad tydzień na to, żeby się nad tym dobrze zastanowić i wybrać tą optymalną, najlepszą opcję. Tomislav Mikulić dzisiaj zagrał kolejny mecz, kolejne 45 minut. Co można o nim powiedzieć? Czy jakąś decyzję już pan podjął co do jego przyszłości w Krakowi? No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to zawodnik, który ma, tak jak powiedziałem, po pierwszym spotkaniu i nie zmieniam tutaj zdania, duży spokój, duże doświadczenie. Widać to w jego grze, widać to ogranie. Natomiast na pewno nie jest to piłkarz, który, ja bym mógł powiedzieć, że wystawiam go na mecz z Zawiszą Bydgoszcz. Więc jeżeli będzie zgoda w klubie na to, żeby ten piłkarz z nami został, on z nami jest dopiero drugi sparing, tak naprawdę rozegrał 90 minut z naszą drużyną. Jeżeli byłaby taka możliwość, żeby ten zawodnik z nami tutaj został, trenował, był przez ten okres startowy, to być może będzie to piłkarz, który się tutaj szybko u nas zadomowi, bo widać w nim potencjał, widać to doświadczenie, widać ten spokój, o którym mówiłem. Ale nie jest to taki zawodnik, o którym ja mógł powiedzieć, że koniecznie go chcę mieć już dzisiaj, proszę go załatwiać, bo muszę go mieć na sobotnie spotkanie z Zawiszą Bydgoszcz. Tak na pewno nie jest.